na półfinałach biegów kobiecych. Oto skład pierwszego biegu. Zatem drugim Polka, Kaspersen, Fala, Norgren, Wisnar, Kylonen, Van der Graaf, Malwa Lehto, czyli z Denis Herman będzie biegała Justyna Kowalczyk. Widzieliśmy to po ćwierćfinałach. To jest teoretycznie najgroźniejsza dzisiaj dla Polki konkurentka. Z piętnastką Van der Graaf, młoda Szwajcarka. Trzecia w Düsseldorfie i to jest jej największy sukces w Pucharze Świata, ale tam biegano łyżwą i Katia Wisnar wygrała eliminację. Zobaczymy, czy nie. Nadal chyba krótkie narty, łyżwowe narty, czyli będzie pchała Mikken Kaspersen Fala, brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Val di Fiemme. Ona też buduje formę, jeszcze to nie jest ta najwyższa dyspozycja. Norgren, Johansson Norgren. Bardzo podobała nam się w ćwierćfinałach. I Anne Kylonen. Świetna stylistka, jeżeli chodzi o klasyka. Nie sprinterka, no, ale tutaj sobie poradziła dzisiaj. Oraz Mona Lisa Malwa Lehto od 2 lat. Po powrocie, po urodzeniu dziecka naprawdę robi tutaj sporo zamieszania. Chociaż też jeszcze jej forma jest w fazie budowy. 30-latka dzisiaj. I patrzmy. I proszę, wystartowała Wisnar jednak stylem klasycznym. Widocznie to. Ale najszybsza na starcie Fala. Fala, Malwa Lehto. O, Malwa Lehto zupełnie inaczej wygląda już teraz w tym półfinale niż w ćwierćfinale. Zdecydowanie mocniej rozpoczęła. Siódemką to jest Kylonen. Kylonen, Malwa Lehto, ale Fala na pierwszym miejscu. Dwie Finki za nią. Teraz panie będą musiały naprawdę uważać, panowie tutaj trochę rozkopali te zakręty, jest bardzo miękko, można złapać wewnętrzną czy zewnętrzną stronę krawędzi narty i leżymy, po prostu jest bardzo łatwo dzisiaj naprawdę leżeć, trzeba mieć oczy dookoła głowy, co się dzieje i gdzie się staje tą nartą. 1250 metrów, tylko tyle i aż tyle przy tym ciężkim śniegu, to jest spory wysiłek, ale na razie Fala. Obok niej Kylonen, tam za nimi niedaleko Malwa Lehto, przesuwa się też do przodu Van der Graaf, a Wisnar no, zmieniła narty, widocznie zmieniła bardzo narty, jej, tak. Bardzo musiała dużo siły użyć w tamten ćwierćfinał. No mówiliśmy o tym, to było to przepychanie się przez ten śnieg, mężczyznom to idzie znacznie lepiej, ale oni są silniejsi, właściwie tylko chyba jeden z nich biegał klasykiem, reszta tak, przepychała się przez cały ten ciężki śnieg. Na nartach łyżwowych. Fala, Kylonen, Malwa Lehto. I na końcu tej stawki najszybsza dzisiaj w eliminacjach Słowenka Katia Wisnar. Fala tutaj bardzo ładnie, widocznie Norwegowie troszeczkę dołożyli, bo widać, że bardzo dobrze je trzymają narty. Ale Finka jest bardzo blisko. Malwa Lehto w tej chwili na 4. pozycji, a więc ona jeszcze nie, ale Kylonen walczy o tę 2. pozycję, która jest premiowana wejściem do finału. 2 pierwsze oczywiście z każdego półfinału awansują bezpośrednio, 2 z najlepszymi czasami. Na razie Fala i Kylonen są na tych komfortowych pozycjach. Tutaj trochę odpoczynku mają panie na tej trasie, to jest chyba jedyny moment, gdzie można odpocząć. I ostatni podbieg. Jest tam dookoła zielona trawa. Tylko na tej trasie jest ten ciężki śnieg. Fala, Kylonen. No, tutaj trzeba teraz, te zawodniczki za ich plecami muszą śrubować tempo, ponieważ będą się liczyły czasy ostatecznej weryfikacji. A więc Fala się przebudziła. I najtrudniejszy zakręt właśnie tutaj. I akurat realizator nie pokazuje tego właśnie momentu. Coś mu tutaj bardzo ta kamera obejmuje, bo to był ten taki zakręt, gdzie o mało nie przewróciła się Sarinen. Tymczasem Fala, Kylonen nadal z przewagą. Zobaczymy, tam walka o 3. pozycję. Van der Graaf. Obok niej Johansson, Norgren. Silniejsza fizycznie, ale Van der Graaf na razie trzyma, chociaż nie Szwedka. Ona ma te łyżwowe, więc ona szybciej troszeczkę, szybciej jej jadą. Fala, Kylonen i Johansson, Norgren na 3. pozycji. 3:19 i 4, a zatem jeszcze wolniej niż w biegach
ćwierćfinałowych, no ale to coraz jest coraz trudniejsze warunki, tak, coraz trudniejsze warunki, więc to jest oczywiste, że musi być trochę wolniej. Mikken Kaspersen Fala na pierwszym miejscu, 3 minuty 19.49. Anne Kilonen, Finka, druga o 27 setnych sekundy gorsza. Trzecia, Britta Johansson Norgren, minuta 17 straty do Fali i potem Van der Graaf, minuta 28. Malva Lehto już bez szans. 3 sekundy 48 i Wisner, Katia Wisner, liderka po eliminacjach, zaledwie szósta ze stratą 11 sekund 81 setnych. A więc te miotanie się, zła decyzja, dzisiaj podjęła złą decyzję z tymi nartami łyżwowymi, no bo kosztowało zbyt wiele sił ten ćwierćfinał po prostu. To jest dobra decyzja, natomiast trzeba mieć jeszcze odpowiednią ilość siły, żeby to wytrzymać. Teraz Szwedka na dzisiejszy dzień to chyba dla kobiet nie biegła, tym pchała też, no jeszcze ona wytrzymała, natomiast nie złapała się, chyba że jako lucky loser. Mówisz o Johansson czy Van der Graaf? Tak, Johansson. Ona dzisiaj właśnie miała łyżwowe narty, teraz bynajmniej. Kari Vikhagen-Gaitnes. Najmniej znana z Norweżek, no ale tam cały czas te nowe nazwiska pojawiają się w tej reprezentacji. To pokazuje, jakie tam jest zaplecze potężne. Denis Herman. Zdecydowanie spokojna. Spokojna, wyluzowana, świetnie biegająca. Dzisiaj zresztą ma dobrą dyspozycję sprinterską. No i Justyna Kowalczyk obok niej. Herman to największe zagrożenie na dzisiejszy dzień chyba. Chociaż Fala też pokazała, że no, obudziła się. Ingvid Flusgaard Esbert też potrafi biegać sprinty. Mam wrażenie, że Norweżce łapie ze spodu coś, mają za dużo posmarowane, bo przytrzymuje jej śnieg i ona tak nawet nerwowo tą nartą rusza. Narty powinny tak, nie mogą tam, ten smar nie może się przyklejać do śniegu, on musi działać jako trzymające, ale nie może się przyklejać, nie może musi tak współpracować ze śniegiem, że jest rewelacyjnie śliski, a tam gdzie trzeba to trzyma. Natomiast jej tak właśnie łapały te narty. Nie jest tak łatwo. Sarinen i Sergent to są jeszcze dwie, których nie wymieniłem. Pierwsze z lewej, obie Amerykanka i Finka. Niby takie warunki są bardzo łatwe smarowaniem, ale to zawsze można coś tam zepsuć, jak się tylko chce. Może nawet nie chcą. Zobaczymy, jak to będzie. Justyna oczywiście, obok niej Denis Herman, a więc dwie teoretycznie najszybsze, a za nimi dwie Norweżki. Gaitnes i Esbjerg. I jedyna Amerykanka, która się została z tych wszystkich ćwierćfinałów. Aida Sergeant. Sergeant. Patrzmy teraz. Widzieliśmy na tych podbiegach, na każdej z marszczy Justyna przyciskała, wrzucała ten szybki rytm swój, teraz troszeczkę wolniej, ale też zdecydowanie mocno. Ma rytm mocny, bardzo mocny rytm Justyna. Mocne depchnięcia, mocne odbicia, także tutaj wszystko funkcjonuje, ale już Gaitnes. Zamieszanie było, Norweżka weszła, Niemce, więc Niemka już odpadła, dopiero będzie musiała walczyć o swoją pozycję w następnym zakręcia albo na następnej prostej, a to jednak wyrzuca z trybu takiego biegu, przeszkadza. Wybija z rytmu troszeczkę. Wybija z rytmu, tak. Ciężko, ciężko, więc tutaj się trzeba dobrze ustawiać, ale jeszcze można sporo zdziałać na tej ostatniej prostej, widzieliśmy. Spokojnie udało jej się przejść na drugą pozycję. Aino Kajsa. No, widziałeś, trochę to nie pokazał, ale tam Justyna miała jakieś machnięcie i na pewno miała, bo od razu dobiegły dziewczyny. Justyna, Denis Herman wraca na swoją pozycję. I dopiero pozycję weszła w ten swój krok taki, dopiero w tym momencie, czyli jak ją bardzo to wybiło. Coś. Krótko, krótko, Gaitnes najbliżej, natomiast zaskakująco na razie słabiutko Esbjerg. Esbjerg zamyka ten krótki sześcioosobowy peletonik. Justyna Kowalczyk, Denis Herman. Denis biegnie Gaitnes. Przy Justynie, ona tak spokojnie, tak, a jednak taki ma jakiś krok rewelacyjny, że ona dochodzi do Justyny, a tak spokojnie wygląda. Patrzmy, Justyna Kowalczyk, Denis Herman, Gaitnes, Norweżka, ta trójka już ma sporą przewagę, tam została Sarinen, no, Sarinen nie jest sprinterką, mówiliśmy o tym, została również Esbjerg, która potrafi biegać sprinty.
Justyna spokojnie. Pierwsze dwie oczywiście awansują bezpośrednio, ale to już wiemy. Tylko przypominamy Państwu na wszelki wypadek. Herman teraz znowuż wchodzi przed Norweszkę. I za chwilę będzie ten nawrót. Tutaj trzeba uważać, bo tutaj było... I już ostatnia prosta. Justyna Kowalczyk, Denis Herman. One dwie zdecydowanie przed resztą. Johansson Norgren, Van der Graaf. Prawdopodobnie jako lucky loserki Justyna Kowalczyk. I teraz walczy Herman jeszcze z Gitness. Ale myślę, że Niemka, ona dzisiaj ma dobry dzień. Ale tutaj zrobiła błąd. Nie, tak. Wyskakuje z torów, wskakuje do torów i to. Ale to będzie bardzo szybki bieg, wydaje mi się. 3:15,7. Szybszy niż tamty. Niemka załapie się. Tak, Denis Herman jako lucky loserka, więc tam będzie zmiana. Przed chwilą pokazały się nazwiska, ale to nie te nazwiska, więc Justyna Kowalczyk utrzymuje formę. To był szybszy półfinał niż poprzedni. Tamten 3:19,47, ten 3:15,70. Czas Polki Gatness. Na drugim miejscu sekunda i 0,06 za nią. Denis Herman pewno będzie i kto... Nie, Sarinen nie będzie, może będzie... No zobaczymy zresztą za chwileczkę. Tutaj będzie już podana, podana ta dwójka finałowa, ale Sarinen na czwartym miejscu jednak ze stratą sporą. 5:80 za Justyną Kowalczyk. No Justyna, okay. Bardzo dobrze. Okej, spokojnie robi. Tylko widać, że bardzo dużo siły w to wkłada dzisiaj. No ale... jednak jest to męczące. Ale wszyscy wkładają, bo Denis Herman też. Po Denis to nie widać. Wydawało się, że nie widać, a jednocześnie jest zabrakło. Ona tam błąd zrobiła. A więc mamy już skład finału. Wracamy. Denis Herman, Johansson Norgren to dwie lucky loserki. No i oczywiście Justyna Kowalczyk w finale.